Dzień dobry Państwu. Będę dzisiaj mówił o bezpieczeństwie przy wykonywaniu specjalistycznych robót geotechnicznych, choć jak Państwo zauważą, to treść mojej prezentacji będzie troszeczkę w kontrze do tytułu, ponieważ ja będę mówił o jakkolwiek nowych technologiach, to ich rodowód jest dobrze znany i stosunkowo stary, a już na pewno stare są zagrożenia dla bezpieczeństwa podczas tych technologii. A zabezpieczenia przed tymi zagrożeniami są już w ogóle bardzo proste, żeby nie powiedzieć wręcz prymitywne, ale bardzo ważne i będę się starał przedstawić to w ten sposób, żeby Państwo zauważyli, gdzie są największe problemy i jak przeciwdziałać właśnie przy pracach geotechnicznych. Czym są te prace? Pomocą może przyjść definicja rozporządzenia w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania budynków. Natomiast ja tutaj tak swoimi słowami to opiszę, że są to głównie prace związane z fundamentowaniem, ze wzmacnianiem podłoża, z wzmacnianiem istniejących fundamentów, wykonawstwem zabezpieczeń głębokich wykopów przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego, ale tutaj ten ciężki sprzęt będziemy omawiać dzisiaj. Natomiast prace geotechniczne realizowane są również przy pomocy małych jednostek, o których też co nieco powiem. Widzą Państwo na zdjęciu wykonywanie pali CFA. To jest bardzo jedna z największych maszyn na rynku, jaka jest wykorzystywana do tego typu robót. I żeby tutaj zdjęcie, które pokazuje również zastosowanie dronów, przydatność dronów właśnie w budownictwie, pokazuje, z jakimi maszynami mamy do czynienia. Są to bardzo wysokie jednostki. Maszt może sięgać nawet do 40, prawie 5 metrów przy tej większej maszynie, ta mniejsza, choć ona wcale nie jest mała, to też należy mieć na uwadze, to jest ponad 30 metrów. I teraz jak dorzucimy do tego bardzo dużą masę, 90 czy nawet 120 ton razem z oprzyrządowaniem, otrzymujemy układ, który jest bardzo wrażliwy na utratę stateczności ze względu na środek ciężkości, który jest w niekorzystnym położeniu tej maszyny. I teraz to wszystko, jak sobie zbierzemy do całość, to możemy stwierdzić, że przede wszystkim bezpieczeństwo pracy tych maszyn opiera się w podłożu, na jakim pracujemy, czyli na tej szeroko pojętej platformie roboczej. I jest to po prostu jakby dużą gwarancją tego, że prace będą prowadzone bezpiecznie, jest właśnie prawidłowe wykonane podłoże. Czyli stosunkowo niewiele, a bardzo jesteśmy w stanie dużo uniknąć wielkiego ryzyka i katastrofy. Prace geotechniczne to nie tylko duże i nazwijmy to łatwe do wywrócenia się maszyny, są to też mniejsze sprzęty, tak jak ten, który widzą Państwo na zdjęciu. Jest to w zasadzie konstrukcja koparki ze sprzętem do obijania dynamicznego i tutaj jakkolwiek te maszyny są może nieco mniej narażone na przewrócenie się, to również wymagają odpowiedniego przygotowania odpowiedniego podłoża i wykorzystania jak największej informacji o podłożu gruntowym, żebyśmy nie doprowadzili do awarii. Jeżeli chodzi o specyfikę tych robót, jest ich coraz więcej ze względu na to, że intensywnie rozwija się budownictwo na terenach, które nie nadają się na przykład do bezpośredniego posadowienia lub wymaganiem są wykonanie głębokich wykopów w centrach miast, więc rozwój tych technologii jest istotny i widać to zarówno po ilości tych prac, które obserwujemy nawet przechodząc się po mieście, jak również po wzroście przedsiębiorstw, które się tym zajmują. I teraz chciałoby się uzyskać jak gdyby taką zbiór wytycznych, który pozwoli nam bezpiecznie tymi maszynami pracować. I ja przygotowując się do tej prezentacji znalazłem w rozporządzeniu ministra gospodarki dotyczącego bezpieczeństwa prowadzenia robót i higieny pracy w sprawie robót ziemnych i drogowych kilka informacji oraz w rozporządzeniu ministra infrastruktury również dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast jak Państwo zauważą w dalszej części są to informacje dość zdawkowe jak na tak skomplikowany proces budowlany.
Jeszcze, żeby tutaj pokazać drugą stronę specyfiki tych prac, to są nie tylko wielkie maszyny ważące ponad 100 ton, są to też są to również małe wiertnice, które tutaj akurat jest ciekawy przykład transportu takiej około 3-tonowej wiertnicy do modernizowanej kamienicy w centrum Wrocławia. Jest to niewątpliwie też to ciekawe jak gdyby tutaj zdjęcie i proces instalacji tej maszyny, a one na co dzień pracują mniej więcej w takich warunkach, czyli w ciasnych piwnicach, w starych budynkach, które wymagają, aby wzmocnić ich fundamenty i przenieść na przykład nowe obciążenia od modernizowanej konstrukcji. Ja tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o sprawy związane z wypadkami, posłużę się jak gdyby cytatem z Aleksandra Milne i w ustach Kubusia Puchatka on zamieścił słowa, że wypadek to dziwna rzecz, nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy. I jest to prawda nie tylko w budownictwie, jest to prawda również w wypadkach drogowych czy jakichkolwiek innych. Więc teraz ja postaram się opowiedzieć Państwu o sytuacjach takich, które, że tak powiem, pozwolą nam się skupić tylko na pierwszej części tego drugiego zdania, czyli żeby tego wypadku nigdy nie było. Podstawy prawne, które wcześniej omówiłem, tutaj pokazuję dla uporządkowania tej dyskusji. To są dokładne akty prawne, ale treść, którą moglibyśmy wykorzystać do robót geotechnicznych, jest już uboga. Jedną w pierwszym rozporządzeniu mamy tylko taką informację, że musimy eksploatować maszyny na terenie rozpoznanym pod względem warunków geologicznych i gruntowych. To jest bardzo ważne, ale zbyt mało szczegółowe. Drugie rozporządzenie już nieco szerzej precyzuje ten zakres, natomiast też pod koniec swojej treści odwołuje się do dokumentacji techniczno-ruchowej konkretnej maszyny, co jest jak najbardziej rozwiązaniem dobrym, ale nie jest na tyle powszechnym, żeby wszyscy uczestnicy procesu budowlanego byli w stanie się z tą dokumentacją zapoznać, tym bardziej, że nie muszą mieć wiedzy dotyczącej specjalistycznych maszyn budowlanych. I odpowiedzią na to zapotrzebowanie była praca zarówno wiodących firm branży geotechnicznej, jak i czyli zrzeszonych w Polskim Zrzeszeniu Wykonawców Fundamentów Specjalnych, jak również generalnych wykonawców zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. I ta praca zaowocowała wydaniem takich bardzo, jakby to powiedzieć, szeroko dostępnych, bardzo jasno wytłumaczonych i zebranych wytycznych BHP dotyczących właśnie tych platform roboczych. Platforma robocza oprócz bezpieczeństwa to jest też czas i jakość prac, która zdecydowanie nam, jakość nam wzrasta, a czas się nam skraca, jeżeli mamy tą platformę wykonaną prawidłowo. I teraz bardzo dużo opowiadałem o platformie, ale nie powiedziałem, czym ona jest i tutaj właśnie chodzi o tą prostotę tej konstrukcji, która zapewnia nam bezpieczeństwo. Bo to jest nic innego jak konstrukcja ziemna, prawidłowo przygotowana, umożliwiająca pracę i tutaj ważne rzeczy ciężkiego sprzętu budowlanego w sposób bezpieczny i w każdych warunkach pogodowych. Podkreśliłem słowa w każdych warunkach pogodowych, ponieważ jak pokazuje doświadczenie, to nawet wykonana platforma starannie, przynajmniej w teorii, starannie wykonana platforma nie w każdych warunkach pogodowych nadaje się do wykonywania prac. Przykład, który widzą Państwo na zdjęciu, to jest właśnie platforma robocza wykonana w gruntach spoistych, które ulegają plastycznieniu pod wpływem warunków atmosferycznych, pod wpływem deszczu. Dodatkowo widzimy, że ona jest nieprawidłowo odwodniona, ta woda tutaj się gromadzi i zdjęcie akurat pokazuje proces, jakby zabiegi, które pozwalają tą platformę do prawidłowej pracy dostosować. Więc tu widzimy już geowłókninę, widzimy grubsze kruszywo, które będzie układane, żeby jakkolwiek te prace wykonać bezpiecznie. Takim testem czy obrazem powierzchni roboczej, po której mają się poruszać ciężkie sprzęty, jakby wrażliwe na wywrócenie się, jest taka weryfikacja sprzętem dużo bardziej mobilnym, dużo mniej, nazwijmy to, mającym tendencję do wywrócenia się, czyli koparki. Widzimy na tym zdjęciu, że no, skoro w takich warunkach gruntowych koparka jest mniej więcej do połowy koła zakopana, to tym bardziej 60 czy 80 tonowa maszyna z wysokim masztem najprawdopodobniej sobie nie poradzi i nikt tego nie będzie sprawdzał ze względu na to, że jest to zbyt duże ryzyko, trzeba po prostu tą powierzchnię doprowadzić do
należytego stanu. Ciężki sprzęt budowlany to te instrukcje BHP, o których powiedziałem, one definiują go jako maszynę lub urządzenie i chodzi tu głównie o to, że jeżeli w niezamierzony sposób ta maszyna się wywróci, to będzie powodowała poważne szkody. I teraz przygotowałem taką animację jakby pokazującą, co się może stać i jaki jest mechanizm katastrofy związanej ze sprzętem do prac geotechnicznych. Wyobraźmy sobie, że na gruncie rodzimym mamy przewarstwienie gruntów słabonośnych, które ze względu na niskie parametry musimy wzmocnić, więc wykonujemy platformę roboczą, ale załóżmy, że ona jest wykonana niewłaściwie, czyli jest na przykład zbyt małej mniejszości, nie jest prawidłowo odwodniona lub w jakiś sposób nie jest zagęszczona, to w momencie, kiedy na taką platformę wjedzie ciężki sprzęt budowlany, on ten grunt utraci nośność, powodując przechylenie się ciężkiego sprzętu i konsekwencje mogą już być bardzo już drastyczne, bo to może taki wysoki maszt może spaść na linię wysokiego napięcia, na kontenery socjalne, na pobliskie budynki, bo często te prace są realizowane w zwartej zabudowie miejskiej, czy na drogę i spowodować poważne szkody. Przykład, zauważyłem też z doświadczenia, że ten temat jest często bagatelizowany i pomijany, jeżeli chodzi o tą platformę roboczą, ze względu głównie na koszty i czas jej wykonania. Natomiast nie chciałbym tutaj narzekać, tylko chciałbym pochwalić, bo to na pewno powoduje, to daje jakby lepszy efekt, pochwalić generalnych wykonawców, którzy bardzo odpowiedzialnie i świadomie przystępują do przygotowania podłoża pod te prace geotechniczne. Jak widzą Państwo po lewej, jest to taki przekrój modelowy tej platformy roboczej i widzimy to samo na budowie. Jest geowłóknina, jest pierwsza warstwa kruszywa i jest druga warstwa kruszywa odpowiednio zagęszczona i wyrównana, która pozwala na bezpieczną pracę. Jak widzimy w gruntach spoistych, gdyż przed w tym jakby pierwszym planie zdjęcia widzimy, że jest tutaj po prostu błoto ze stojącą wodą. Zagadnienia, które należy rozważyć, są tutaj wypisane. Ja tylko tak pokrótce je omówię. Te, które są najważniejsze, to właściwy materiał platformy, właściwe jej zagęszczenie, sprawdzenie terenu pod względem niewypałów, niewybuchów, sieci uzbrojenia podziemnego i to wszystko zbierając to wszystko, jesteśmy na dobrej drodze do minimalizacji ryzyka związanymi z tymi pracami. A to ryzyko istnieje. I widzimy to niestety na tego typu zdjęciach. Uszkodzenia maszyn, uszkodzenia sprzętu to jakby najmniejszy wymiar kary, że tak powiem, w tego typu pracach. Natomiast dużo gorzej by było, gdyby te sprzęty w jakiś sposób spowodowały wypadki śmiertelne. Jakkolwiek i tak bardzo mocno komplikują zarówno budowę pod względem logistycznym i zwłaszcza finansowym. W firmie Keller bardzo duży nacisk kładziemy na prawidłową platformę roboczą poprzez edukację wszystkich grup pracowników, zarówno projektantów, jak i pracowników nadzoru i pracowników na budowie. Widzą Państwo takie przykładowe broszury i listy kontrolne, które podsumowują i sprawdzają, jak gdyby przypominają o istotnych aspektach związanych z tym elementem. Prawidłowa platforma robocza to nic innego jak po prostu dobrze zagęszczony, mówiąc w dużym uproszczeniu, grunt i tutaj nie ma nic spektakularnego w tym zdjęciu, a efekt jest dla pracy maszyny bardzo duży i bardzo dobry, bo widzimy, że tą pracę można prowadzić bezpiecznie. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie związane z kosztami i oporem często inwestorów czy generalnych wykonawców w inwestowanie w ten pozornie nieistotny, no bo tymczasowy element budowy, to tutaj chciałbym też pokazać, że nie musi to być zawsze kwalifikowane kruszywo, które sprowadzane jest nie wiadomo skąd i kosztuje fortunę. Często może być to po prostu przekrusz betonowy, który w jakiś sposób na budowie powstaje lub pochodzi z rozbiórek i może być wykorzystany pod warunkiem oczywiście odpowiedniego ułożenia, co znacząco obniża koszty, a poprawia bezpieczeństwo. Przykład realizacji prac to są wykonywanie kolumn DSM pod obiekt mostowy właśnie na platformie wykonanej z gruzu ceglanego. Inny przykład, znowu nie ma w tym nic spektakularnego, bo pokazuję Państwu kawałek ubitego placu, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa prac geotechnicznych to bardzo dużo.
pod czym można poznać tak na pierwszy rzut oka, że ta platforma jest wykonana prawidłowo. Widać, że po kilku przejazdach ciężkiego sprzętu w postaci koparki nie powstają kolejne, nie ma tutaj wody. Jest przygotowany front do bezpiecznej pracy. W naszej organizacji, i to też jest jakby wytyczna, rekomendacja porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie, żeby tą platformę roboczą odbierać, czyli wypełniać dokument, który będzie podsumowywał wszystkie informacje o tej platformie, dokumentował wykonane badania na tej powierzchni i powiedzmy przeprowadza taką procedurę akceptacji. Tu jeszcze kolejny przykład platformy roboczej wykonanej z materiału, który się pojawił jakby na budowie z rozbiórek. Tak czy inaczej on tam był, tylko po prostu został ułożony, zagęszczony i wywieziony nieco później, niż by był wywieziony w pierwszej kolejności. I przykład tej listy kontrolnej, która pozwala na weryfikację tej konstrukcji tymczasowej i upewnienie się, że front do prowadzenia prac jest bezpieczny. Dwa słowa jeszcze o rozpoznaniu saperskim, bo jest to niezwykle istotny element, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, gdzie no, widzą Państwo po tej mapie, jakie są zagrożenia przedmiotami pochodzenia militarnego. Na czerwono to jest największe zagrożenie. Widać, że Dolny Śląsk obfituje w te powiaty, obfitują w czerwony kolor. No, Wrocław jest tutaj takim przykładem bardzo reprezentatywnym, ponieważ bardzo mocno został przez II wojnę światową zniszczony, zwłaszcza nalotami lotniczymi. Widzimy zdjęcie powojenne, w okresie wojennym Wrocławia, gdzie jest większość budynków zbombardowana. Czym to skutkuje? Tym, że bardzo dużo niewybuchów na budowach jest spotykanych i to jest kwestia nie tylko związana z pracami geotechnicznymi, również ziemnymi, natomiast geotechniczne prace często następują przed robotami ziemnymi, w związku z czym to rozpoznanie saperskie musi być już na etapie platformy roboczej. Zakres oddziaływania tych niewybuchów jest olbrzymi, bo przy bombie lotniczej to może dochodzić nawet do 1,5 kilometra, w związku z czym to nie są żarty, a że takie rzeczy się znajduje, no to widzą Państwo na poniższym zdjęciu, to są jakieś też przedmioty pochodzenia militarnego, które na budowach można znaleźć. Te jakby tę kwestię bardzo mocno też podnosi Wojsko Polskie i pokazuje w swoich corocznych raportach takie zestawienia, ile interwencji było, i widzimy, że ponad 7 tysięcy w całym 2021 roku takich było, przy czym aż 1400 sztuk bomb lotniczych, bardzo groźnych dla ludzi, budynków i otoczenia. I jeszcze kwestia tego sprawdzania, że nie należy sprawdzać tylko raz, na przykład na powierzchni platformy roboczej, tylko jeżeli inwestycja będzie również zawierała jakieś wykopy, to warto sprawdzić również w dnie wykopu. I jakby argument, że tak głęboko bomba nie spadnie, chciałbym tutaj taką, powiedzmy, uproszczoną animacją obalić, ponieważ w momencie, kiedy przez słaby grunt jakaś bomba lotnicza spadła i nie wybuchła, na to nagromadził się materiał antropogeniczny, to głębokość zalegania takich niewybuchów może dochodzić nawet do 5 metrów. I to, że do 4 metrów sprawdziliśmy podłoże, jest ok, natomiast ciągle, jeżeli wykonywalibyśmy w podłożu w dnie wykopu jakieś wzmocnienia, nadal możemy trafić na te niewybuchy, w związku z czym musimy się przed tym bronić właśnie rozpoznaniem saperskim na kilku etapach budowy. Podsumowanie wrocławskiego patrolu saperskiego jest również no, dość imponujące, bo skupię się na tych bombach lotniczych, to było 22 sztuki, czyli bardzo dużo. Przypuszczam, że większość z nich została znaleziona i rozbrojona właśnie przy okazji robót budowlanych. I trzeci punkt to sieci uzbrojenia podziemnego, które nie stanowią zagrożenia, jeżeli są właściwie oznaczone i zinwentaryzowane, a praca przy nich prowadzona jest pod odpowiednim nadzorem. Tak jak widzą Państwo tutaj, bezpośrednio przy wykonanych palach biegnie sieć energetyczna istniejąca. Te pale bezpiecznie można było wykonać pod warunkiem właśnie odkopania, zinwentaryzowania tej sieci i nadzoru. Gorzej, gdyby ta sieć była nieodkopana lub informacje o niej były wybrane na przykład tylko z mapy, bo pół metra odległości na mapie dla sieci to czasami jest nic, a przy przewierceniu takiego elementu byłaby bardzo duża katastrofa.
I już zmierzam do końca, to jest jeszcze jeden przykład wykonywania prac przy sieci, przy linii energetycznej, widzimy jak blisko to można robić, natomiast należy to wszystko wcześniej zinwentaryzować, najpierw odkopać i zapewnić właściwy nadzór. I tu jeszcze chciałem pokazać Państwu, że kwestie związane z platformami roboczymi w Polsce zostały docenione i podkreślone przez Instytut, Amerykański Instytut Specjalistycznego Fundamentowania. Tutaj bardzo się to chwali i ten film dotyczący bezpieczeństwa można obejrzeć na serwisie YouTube, do czego Państwa zachęcam. To jest tytuł, to bezpieczeństwo na platformach roboczych. On powstał w wyniku solidarnej pracy największych przedsiębiorstw geotechnicznych w Polsce, czyli to podkreśla, że jakby jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem, tutaj nie ma podziałów konkurencyjnych, co się też chwali. Dla wszystkich zainteresowanych podaję bibliografię taką uproszczoną, która może odesłać do szczegółów. I tym samym bardzo dziękuję za uwagę.